Witam wszystkich zebranych na uroczystym apelu z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowali uczniowie klas 2A, 2B, 3A ze Szkoły Podstawowej nr 7. Na widowni zasiedli uczniowie, rodzice i zaproszeni goście. Sztandar szkoły wprowadzić. Podczas apelu dzieci odśpiewały kilka patriotycznych piosenek, jednak największe wrażenie robiły odśpiewane Ile sił w płucach, cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Mali artyści recytowali również wierszyki, które przypominały o trudach zaborów i odzyskaniu niepodległości. Nie zabrakło także własnych przemyśleń dzieci o ojczyźnie i wolności. W tym szczególnym dniu wszyscy się radujmy i stulecie niepodległości wspólnie dziś świętujmy. 11 listopada w kalendarzu gości, więc dziś obchodzimy Dzień Niepodległości. Barwy narodowe, czerwony i biały, salę naszą piękną udekorowały. Dzisiaj w każdej szkole wszyscy świętujemy, bo jesteśmy Polakami w naszej polskiej ziemi. Wybiła godzina szczęśliwa, przyszedł dzień wymarzony od dziada pradziada. Nasza Polska rzuciła kajdany w ten dzień 11 listopada. Dziękuję. Thank you.
okazji obchodów Święta Niepodległości w ciągu całego tygodnia dzieci chodziły ubrane na biało-czerwonych barwach, tak? Dzięki temu oddawaliśmy hołd Polakom, którzy walczyli o wolność naszego narodu. Przygotowanie uroczystości dużo czasu włożyły Katarzyna Lajtke, Roma Cygielska i Renata Gindera. Z kolei za dekoracje odpowiadały Ewa Buller i za Stachowe Grażyna Konieczna. Za Polskę, za nas, za naszą ojczyznę, historię!